Witam Ciebie serdecznie na kanale Wdzięczne Serce. Skoro kliknąłeś właśnie w ten film, zapewne oznacza to, że nie jest Tobie obojętne, w jaki sposób postępują polscy księża w Kościele katolickim. Dzisiaj nagrywam dla Ciebie odcinek, dlaczego bronię polskich księży, mimo tego, że ostatnio tak głośno jest o pedofilii wśród księży. Ci, którzy są zainteresowani tematem pedofilii, dzielą się na dwie grupy. Jestem ciekawa, do której Ty należysz, skoro włączyłeś ten film. Pierwsza grupa to osoby, które dużo mówią o pedofilii wśród księży, bo rzeczywiście martwią się o przyszłe losy Kościoła. Chcą, by się rozwijał, chcą, by były widoczne działania, cuda Jezusa Chrystusa w naszym Kościele i obawiają się tego, że nasze ludzkie grzechy będą je przykrywały. Mówią o pedofilii z troską. Jest też druga grupa osób. To ci, którzy interesują się pedofilią w Kościele tylko po to, by zdobyć trudne, żenujące informacje na temat Kościoła, na temat polskich księży i wykorzystać je przeciwko nim. Pedofilia jest wówczas dla nich kontrargumentem dla istnienia wiary, Boga, Kościoła. Zajrzyj w swoje serce i zastanów się, do której grupy Ty należysz. Na pewno zgodzimy się w jednym. Negatywne zachowania księży pedofili zdecydowanie nie powinny mieć miejsca. Takim księżom powinna zostać wymierzona sprawiedliwość. Ich ofiary powinny zostać objęte wyjątkowym wsparciem. Dlatego też bardzo cieszę się, że w 2013 roku została powołana Fundacja Nie Lękajcie Się, która właśnie pomaga ofiarom takich księży oraz właśnie uzyskuje informacje o kolejnych i kolejnych sprawcach. A więc dlaczego mimo wszystko bronię polskich księży? Jestem coachem i na co dzień pracuję ze słowem, które jest moim głównym, podstawowym narzędziem. I właśnie między innymi dlatego przywiązuję wielką uwagę do tego, w jaki sposób wypowiadam się ja oraz osoby w moim otoczeniu. Słowa mają wielką moc. W zależności od tego, jak będziesz wypowiadał się o księżach, o Kościele, taki będziesz miał do nich stosunek. Słowa kształtują naszą rzeczywistość i postrzeganie przede wszystkim tej rzeczywistości. Dlaczego tak głośno mamy mówić o księżach pedofilach, skoro papież Franciszek powiedział, że wśród wszystkich księży stanowią zaledwie 2%. Ciągle słyszę tego typu hasła. Trzeba mówić o tym głośno, ale skoro reszta 98% księży to osoby, którym nie możemy zarzucić tej pedofilii, to czy o nich nie powinniśmy mówić jeszcze głośniej? Dlaczego obraz Kościoła katolickiego ma zależeć od tych 2%, które stanowią zdecydowaną mniejszość? W jakim celu mówisz o pedofilii wśród księży? Rozumiem, że trudna prawda o księżach pedofilach ma wyjść na światło dzienne. Jednak naprawdę wystarczy jedno zdanie, by prawda ujrzała światło dzienne. Nie musisz mówić o tym w nieskończoność, bo to zdecydowanie nie jest mowa budująca. To nie buduje naszego Kościoła. A czytamy w Piśmie Świętym, że z naszych ust ma wychodzić jedynie mowa budująca. Nie ukrywaj prawdy. Powiedz o tym, że jakiś ksiądz molestował Ciebie, a może jakąś osobę w Twoim otoczeniu. Trzeba mówić o tym, co złe, ale cicho, tylko na tyle, by nas usłyszano. Zawsze o dobru powinno mówić się głośniej. Gromadzimy się w Kościele nie dla księży, a dla samego Pana Boga. Czy narzekając ciągle na Kościół, wychwalasz Go tymi słowami? Czy Go uwielbiasz? Czy oddajesz Mu cześć? A przecież to o Niego tutaj chodzi. W swoim życiu zawsze szukam dobra. Nie jest to naiwność z mojej strony.
Nie jest to obłuda. Nie zamykam oczu na zło. Wielu ludzi niestety z wielką nienawiścią wypowiada się na temat księży. I tutaj nie ma reguł. Są to osoby wierzące i niewierzące. Myślą, że robią to po to, by ochronić siebie, ochronić bezpieczeństwo dzieci. A czy ktoś w tym wszystkim myśli, by ochronić naszą wiarę? Jakim jesteś świadectwem dla osoby niewierzącej, skoro wypowiadasz się o Kościele jedynie lub przede wszystkim w sposób negatywny? Ten cały hejt na Kościół jest odarciem Pana Boga, który jest w tym Kościele, z Jego chwały. Jeżeli ktoś postrzega Kościół jedynie jako ludzi, może rzeczywiście hejt w jego stronę nie robi na nim większego wrażenia. Przecież to tylko my ludzie, po co mamy sami siebie bronić? Jednak ja postrzegam Kościół jako ludzi i Pana Boga. To jest połączenie tego sakrum z profanum. Tak więc jeżeli ktoś nie ma żywej, indywidualnej relacji z Bogiem, i słyszy ciągle jedynie o tej ciemnej stronie Kościoła, gwarantuję, że jeżeli nie zdarzy się cud, to odejdzie albo jeszcze bardziej oddali się od Boga i od Kościoła. Ja nigdy nie miałam negatywnych doświadczeń z księżmi. Dla mnie wszyscy księża, których poznałam, byli świadectwem. Byli umocnieniem w wierze. Oni nie niszczyli mojej wiary, wręcz przeciwnie. Kiedy się nawracałam, poznałam księdza, który wprowadził mnie do wspólnoty. Kiedy wyjeżdżałam na pierwsze oazy, wyjazdy religijne, tam wszędzie byli księża, którzy działali w ramach działalności Kościoła katolickiego. To nie było tak, że pewnego dnia stwierdziłam, że zacznę się modlić i tak po prostu siedząc codziennie sama w domu, patrzyłam w obrazek czy w niebo i się modliłam. Ja poznałam Boga poprzez drugiego człowieka, a tego drugiego człowieka zawsze znajdziesz w Kościele. I jeszcze raz powtarzam, możemy mówić o pedofilii w Kościele, tylko trzeba znać tą granicę. Jeżeli ja albo jakaś osoba w moim otoczeniu bylibyśmy ofiarami księdza pedofila, z pewnością bym o tym powiedziała. Ale mówiłabym tylko do tego momentu, do którego byłaby to mowa budująca. Boli mnie stygmatyzacja księży. Zawsze, kiedy mówi się o pedofilii jakiegoś księdza, to no właśnie, od razu mówi się, że jest to ksiądz. Czy za każdym razem, kiedy mówimy o pedofilii, o gwałcicielach, to wymieniamy, jaki zawód uprawiała ta osoba? Czy był to murarz? Czy był to nauczyciel, czy był to sklepikarz? Zdecydowanie nie bronię zachowania księży pedofilii. Ale bronię za to po prostu wszystkich księży jako ludzi. Bardzo mocno kocham Boga, którego głęboko doświadczam w Kościele katolickim. Jestem wielką szczęściarą, że należę do Kościoła katolickiego. Tam dostaję sakramenty, z których mogę korzystać. Tam jest Maryja, Matka Boża. Tam są wspaniali ludzie, w tym wspaniali księża. Bóg wymyślił Kościół i Kościół jest dobry, bo Bóg chce, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy byli jedną wielką wspólnotą. Dlatego Kościół ma dalej istnieć, mimo swoich grzechów, mimo swoich ciemnych stron. Ale jeszcze raz powtórzę, w tym wszystkim najważniejszy jest sam Pan Bóg. Nie mamy prawa oceniać tych księży. Nie mamy prawa czuć się od tych księży lepszymi ludźmi, mimo że może nigdy nie dopuściliśmy się takich grzechów jak oni. Nie mamy prawa ich osądzać. Zostawmy to Bogu. Nie patrzmy na Boga przez pryzmat księdza, kościoła. Oni mają być dla nas pomocą w dojściu do Boga. A jeżeli nie są, to im to wybaczmy, bo każdy popełnia błędy.
Grzeszyliśmy, grzeszymy i zawsze niestety będziemy grzeszyć. Dlatego właśnie patrzę na Boga, bo On jest dla mnie moim wytchnieniem.